projekt Uwolnić Projekt. Realizuję taką starą ideę morrisowską zniesienia bariery, dystansu między projektantem, producentem i konsumentem. To przede wszystkim okazja do spotkania się niezwykłych indywidualności, edukatorów, artystów, projektantów, muzealników. Uwolnić projekt jest o tyle ciekawy, że odwraca cały proces powstawania przedmiotu. Zawsze do muzeum przedmioty trafiają skądś, natomiast teraz przedmioty do tego skądś będą trafiać z muzeum. Chcemy pokazać Państwu, że jest możliwa przede wszystkim nowa interpretacja, nowe odczytanie przedmiotu. Będziemy te przedmioty reinterpretować. Uwolnienie projektu polega na takim potraktowaniu przedmiotu muzealnego, eksponatu, zabytku, którego celem jest jego pozorna dekonstrukcja, więc poznanie wewnętrznej budowy, poznanie jego funkcjonalności, historii, dziejów. Cała dokumentacja wykonawcza produktu zostanie udostępniona na wolnych licencjach Creative Commons. W czasie jednego ze spotkań w naszej grupie padł termin przedmiot Esperanto. Nie chodzi nam o to, żeby przedmiot był złożony z 10 tysięcy różnych przedmiotów. Raczej chodzi nam o to, żeby był on czytelny dla każdego, który będzie go wykorzystywał.